przyjadanej podstawowej modlitwy maryjnej, aby w ten sposób, jak Mojżesz znosić swoje modlitwy do Boga. Modlitwa różańcowa to można powiedzieć, jakby dalszy ciąg modlitwy tej, o której słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu. Modlitwy Mojżesza, który z wiarą ustawia się za swój lud, za swoich żołnierzy. Modlitwa to niezastąpiony element życia chrześcijańskiego. Papieże kolejni od kilku już stuleci, zachęcając do modlitwy różańcowej wszystkich wiernych, podkreślają, iż różaniec, ta modlitwa maryjna jest jedną z najskuteczniejszych modlitw. Najskuteczniejsza to znaczy taka, że gdy w ten sposób człowiek zwraca się do Boga, to ma ona dużą gwarancję, że będzie wysłuchana, że będzie przez Boga przyjęta i Bóg odpowie na swoje potrzeby tych, którzy wołają, którzy go wołają w swojej wierze. Można by powiedzieć, że w ten sposób realizuje się to zdanie z Ewangelii, które powiedział Chrystus. A Bóg czyż nie weźmie pod ochronę swoich wybranych, którzy dnie i nocą wołają do Niego i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Można by podać wiele przykładów z całego świata płynących, które pokazują właśnie to, że modlitwa różańcowa jest skuteczna, że przynosi owoce. Można postawić pytanie, trzeba postawić pytanie, dlaczego właśnie modlitwa różańcowa jest uznawana i ma za sobą pieczę gwarancję skuteczności, czyli wysłuchania przez Boga. My dobrze wiemy, pamiętamy tego, co naucza Chrystus, że aby modlitwa została wysłuchana, musi wyrastać z wiary człowieka. Musi opierać się na wierze. Bóg Chrystus niejednokrotnie pokazał, że wysłuchuje tych, którzy z wiarą zbliżają się do Niego. Przykłady takie widzimy wielokrotnie na kartach Ewangelii. Ale równocześnie musimy sobie zdać sprawę z tego, że Bóg oczekując od nas wiary, aby móc nas wysłuchać, domaga się od nas wiary bardzo szczególnej. A mianowicie wiary takiej, która uznaje, że Bóg jest bliski człowieka, że Bóg zna człowieka, że Bóg może w życie człowieka wejść, napełnić jego serce, może go przemienić, może uczestniczyć w tym, co czyni człowiek, że Bóg może działać także w dziejach każdego narodu, że może działać w wielkich wydarzeniach historycznych, że może działać w dziejach całej ludzkości. To bardzo podstawowa sprawa. To jest to, co wyróżnia wiarę chrześcijańską i Boga, w którego my wierzymy, od każdej innej religii, każdego innego wierzenia, każdego obrazu Boga, który uznają także inne religie. Tylko Bóg Żydów i Bóg chrześcijan to jest ten Bóg, który wchodzi w świat, w ludzkie dzieje. Dzieje poszczególnego człowieka, dzieje rodzin, dzieje narodów, by działać w tych dziejach. Nie jest gdzieś Bogiem odległym, Bogiem tylko i wyłącznie zamkniętym w swoim innym świecie, jak Bóg muzułmanów choćby, niedostępny, absolutnie żyjący w niedostępnym świecie,
doświadczenia nie zna żadna inna religia. I teraz spójrzmy na różaniec. Co tę modlitwę różańca wyróżnia? A no właśnie to, że w poszczególnych częściach różańca, w poszczególnych jej tajemnicach rozważamy na początek, zanim skierujemy do Boga prośbę, konkretne wydarzenia, w których objawił się Bóg, w których działał najpierw na rzecz Maryi, Matki Bożej, jak to ukazują szczególnie tajemnice radosne różańca, a potem Syn Boży narodzony z Maryi działa w dziejach narodu żydowskiego, w dziejach ludzkości, a więc w dziejach także każdego z nas. Przez tajemnicę światła, tajemnicę bolesne, to nic innego, tylko pokazanie, jak Bóg bardzo zniżył się do człowieka. Przed ludzkie cierpienie, ludzką niegodziwość, w ludzki grzech mogłoby dokonać przemiany tego świata, by uzdolnić go do podjęcia nowej drogi, tej drogi światła właśnie, jak prawdzie wskazał papież Jan Paweł II. Różaniec nabiera swojej siły i wymowy przez to, że na nowo ukazuje nam Boga działającego w świecie. I wiara w takiego Boga i w takie działanie Boże jest warunkiem wysłuchanej modlitwy. Zauważam oczywiście, że do dzisiaj nie jest wcale takie łatwe, proste, oczywiste, żeby ludzie uznawali, że już Bóg zniży się do świata. Ciągle mam w pamięci taką scenkę, którą kiedyś widziałem oglądając transmisję obrad sejmowych. Oto kończy się posiedzenie. Marszałek prosi sekretarza obrad, żeby przeczytał komunikat. Sekretarz poczytał jeden, drugi, trzeci i w pewnym momencie wziął kartę do ręki, popatrzył na nią i pyta się: Panie marszałku, ale to nie jest żart na tej kartce? To nie jest żart? I co tam było na tej kartce? Jakie ogłoszenie poprosiła pani poseł Wiśniewska z Radomia, żeby ogłosił sekretarz na zakończenie posiedzenia sejmowego? Ogłoszenie bardzo proste, że w kaplicy sejmowej będzie msza święta o deszcz, z prośbą o deszcz. I kto chce, może w tej mszy świętej uczestniczyć. W głowie nie mieściło się sekretarzowi obrad sejmowych, że można się modlić o deszcz. Że można przez modlitwę wpłynąć na bieg praw natury, praw przyrody i prosić Boga o interwencję w tej jakże ważnej sprawie, choćby teraz, w tym czasie, gdzie znowu po raz kolejny grozi nam susza. Czy może ona już jest? Woda konieczna do życia. A potem, gdy patrzymy na inne sprawy naszego życia, widzimy doskonale to samo. Jeśli człowiekowi coś się udaje, w czymś odnosi sukces, coś się wiedzie, życie układa się dobrze, no to mówi, jakież mam wielkie osiągnięcia. Moja inicjatywa, moje działanie, moja przedsiębiorczość. Owszem, ale wtedy, gdy pojawia się jakiś problem, jakaś trudność, jakiś niepokój, może jakiś dramat także, to wtedy najczęściej pojawia się pytanie, gdzie jest Pan? Gdzie jest Pan Bóg, że mnie się to przytrafiło, że mnie to dotyka? A może trzeba by odwrotnie popatrzeć, że tam, gdzie mi się wiodło i wszystko układało dobrze, to tam był Pan Bóg, a w tym momencie, gdy się nie wiedzie, gdy problemy i trudności, to może tutaj brakuje odniesienia do Pana Boga. Czyli problem nie jest po stronie Boga, ale problem jest po stronie człowieka. Starotestamentalna modlitwa, wzory
wskazują nam pobożnego Żyda, który się modlił. I warto sięgnąć ze Starego Testamentu do modlitw, które tam są zawarte, bo one pokazują nam także dzisiaj, jak się modlić. Otóż pobożny Żyd, mając o coś Pana Boga prosić, to najpierw staje na modlitwie i po kolei wymienia te wszystkie wydarzenia, jego naród, a potem wspomóc osobiście. I po prostu o tym mówi przed Bogiem. Czyli wyznaje wiarę w to, że Bóg w jego życiu już działa. A potem, gdy wszystko już wymieni, modlitwa żydowska kończy się znamienną formułą. A teraz, Panie, do tego wszystkiego dodaj jeszcze to. I przedstawia Bogu kolejną prośbę. Nie zaczyna od prośby, ale o długiej linii dóbr, które otrzymał od Pana Boga. Naród i on osobiście. Jakby chciał powiedzieć, że skoro tak wiele i tak wielkich rzeczy, Panie Boże, dokonałeś, to dodaj do tego wszystkiego jeszcze to, o co w tej chwili Cię proszę. A teraz, Panie, oczywiście, gdy mówimy o modlitwie i o tym, aby ona była skuteczna w duchu właśnie Maryi, Matki Bożej, to musimy zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. Otóż Matka Boża, Maryja, w tym wspaniałym hymnie Magnificat, wielki dusza moja Pana, który głośno śpiewa do przerwania od 2000 lat, naśladując, ucząc się modlitwą Maryi, podkreślając i wyrażając, że wszystkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, że wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, Maryja zaznacza jednym zdaniem rzecz, która może wydać się nam nawet trochę zuchwała. Otóż mówi, wejrzał na pokorę swojej służebnicy. Bóg wejrzał na pokorę. To warunek tego, że Bóg mógł dokonać potem w jej życiu wielkich rzeczy. Tych rzeczy, które rozważamy także w kolejnych tajemnicach nawróconych. Bóg dokonał wielkich rzeczy, bo Maryja stoi przed Bogiem w pokorze. Pokora posiada, pokora chrześcijańska posiada wiele znaczeń, ale pierwsze podstawowe znaczenie to to, które przypomniała dzisiaj modlitwa na początek, mszy świętej. A mianowicie, że Bóg jest Panem Majestatu. Bóg jest nieskończony, jest chwalebny, najświętszy. Między Bogiem a człowiekiem istnieje nieskończony dystans. To nie oznacza, że Bóg w jakiś sposób poniewiera człowieka, czy go poniża. Ale przede wszystkim wobec Boga człowiek, wobec majestatu Boga, człowiek uświadamia sobie, kim jest i kim powinien być. A przede wszystkim ten odkrycie majestatu Boga prowadzi nas potem do odpowiedniego spojrzenia na drugiego człowieka, by się nie wynosić, by go nie poniewierać, by się nie wywyższać, by nie patrzeć z góry na innych, ale rozpoznać człowieku obok kogoś takiego samego, jak ja jestem. Można z całą pewnością powiedzieć i świadectw w Piśmie Świętym na to możemy znaleźć bardzo dużo, że człowiek pyszny, człowiek wywyższający się ponad innych, w ogóle to nie ma prawa o cokolwiek Pana Boga prosić. I co więcej, może że jeśli wywyższa się nad drugiego, że jeśli robi pokaz ze swojej wiary, ze swojego życia, ze swoich osiągnięć, gdy porównuje się z innymi
Dlatego, że to, co propaguje dzisiejsza kultura, to są wszelkiego rodzaju przejawy biedy. Liczy się ten, kto silniejszy, kto sprawniejszy, kto ma osiągnięcia, kto ma wyższą samoocenę siebie, kto może poszczycić się dłuższym kurinkiem swoich osiągnięć. O tym się uczy mówić już od przedszkola i od szkoły podstawowej. Ale tu warto powiedzieć i spojrzeć z chrześcijańskiego punktu widzenia. Pan Bóg nie spojrzał na Maryję, dlatego że odznaczała się wysoką samooceną siebie. Nie spojrzał na nią dlatego, że była przykładem samoakceptacji. Nie ma czegoś takiego. Spojrzał na Maryję, bo realistycznie widziała, kim jest. Kim jest wobec Pana Boga. Odkryła prawdę człowieka, patrząc na Pana Boga. Chore są przejawy dzisiejszej kultury. Przeszkadzają wielu po prawdziwych postawach chrześcijańskich, ale także odpalają nas od tego, by nasza modlitwa mogła być wysłuchana. Pycha to najgorszy grzech, najbardziej obrzydliwy w Bożych oczach, który dzisiaj z taką natarczywością jest propagowany. Odkryć Boga, że działa w naszym życiu, w życiu świata i uznać pokornie, że kim jesteśmy wobec Boga. To lekcja wiary, lekcja modlitwy, którą daje nam Maryja, Matka Chrystusa, Matka naszego Zbawiciela. Wyznajmy naszą wiarę.